Siemaneczko, z tej strony oczywiście Czechu i dziś trzeci odcinek z gry Persona Architect. Tak w ogóle zauważyłem, że odblokowała się nam kampania o nazwie Wyrok Śmierci. Ale tego nie chcemy teraz robić, to jest nam niepotrzebne. Usuńmy sobie to i po prostu zabierzmy się za granie tej gry. Nie wiem dlaczego tu piszę 0 na 6, nie mam pojęcia. Tu są ranni. Zmęczony, ale ranny też jest. Bo ich panowie pobili. Kogo my odblokowujemy? Wywiad, politykę. Zdrowie by się też przydało. Będą przeniesieni. A gdzie opatrzą ich lekarz? Weźmy sobie zdrowie, to niedużo kosztuje, a nam się przyda. Panowie robotnicy, nie wiem co oni robią. Aha, nie, a propos. Tu będzie nasz pokój. Bo tego nie skończyłem. Tu będzie nasz pokój odwiedzin. Pokój odwiedzin. Gdzie to jest? Odwiedzin. Tu. I to po prostu będzie całe odwiedziny. Tak właśnie. Do tego jest potrzebny tylko stół dla gości. Także ze spokojem. Stół dla gości. Pyk. Nawet dwa. A nawet, więcej bym zrobił. O, niech jak będą od ten, to niech kilka osób bi. Dobra, przyspieszmy. Na razie nie bierzemy nowych więźniów. Nie mam na to czasu, ulepszymy po prostu to. Potem, myślę, nowych więźniów weźmiemy, ale tutaj gdzieś. By mieli też... od razu dostęp do stołówki, do łazienki, ale to będą w innym takim jakby bloku. Ty jesteś zamknięty, ty jesteś w izolacji na 50 godzin, więc co ty tu robisz? Okej, mamy stół dla gości, można odwiedzać. Po pierwsze, obiekty, co my tu jeszcze ciekawego w ogóle możemy, nie? Kurde, zobaczcie co z tego. Śmietnik, stół dla gości, kanapa. Szeroka kanapa, automat z nabojami. No można by było z napojami tutaj walnąć automat, no. Kurde, nie? Nawet dwa bym tu wziął, nie? Ale 500 kosztują, dobra. Jolo, jolo. Wykrywasz metali, no nie, no obowiązkowo. Kurde, bo to wiadomo. Otwór kanalizacyjny. To jeszcze umieliśmy sobie dwa z tutaj, nie? Stół do podawania. Jak kosztuje otwór? Dwie dychy to... Wiecie co? Ja bym ustawił je nawet tu. O, bo dobra, jola. Nie. Tu ładnie wygląda. Stół do podawania. Wiem, że gdzieś tu jest... gdzieś tu jest... nie telewizor, budka telefoniczna. To wygodne budki pozwalają wiedzieć, rozmawiać z bliskimi. No myślę, że weźmiemy to, co? Halo? Gdzie jest pan telefon? Myślę, że jolo, nie? Dwie budki telefoniczne. Został nam tysiak, a to gówno trochę. Wywiad? Dobra, odblokowaliśmy jakiś wywiad, jakieś służby. Czy to już było, nie wiem. Okej, poczekajmy chwilę. A poczekajcie, ja bym sobie krzesło zmienił, bo to jest takie niskie strasznie i nie wiem. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Powinienem być na wysokości mikrofonu. A nie jestem. Jestem trochę niżej. A tak mi się strasznie wygodnie gra. No dobra, niech zostanie. Weźmy zaplecze i... widać, woda dochodzi tu? Dochodzi tu woda. Prąd, myślę, będzie ogarniał wszystko. Ale potrzebujemy też tutaj. Tutaj właśnie potrzebujemy prądu. Gdzieś jeszcze? Czy jakby nie starczyło gdzieś prądu, czy coś? Nie no, wszędzie działa. No to okej. Panowie pracownicy, załatwią, czy jest potrzebna woda. No i prąd. Też by się przydał. Obiekt. Światło. No, przydałoby się, bądźmy szczerzy.
Okej, tu w każdym razie idzie nam oświetlenie, także spokojnie, opa. Jak świetnie. Tu macie łazienkę. Jedni mają 2 godziny, z tego co pamiętam. Nie, wszyscy ci mają wolnego czasu posiedzieć. Minimalny rygor ma o wiele większej czasu. Tu wszyscy idą do łazienki, jolo. Oprócz tych, wy się nie kopiecie przez 3 dni. Spoko. Nie, wy tu ogarniajcie. Halo, czy pan umarł? Nie, pan żyje. To nie wiem, czy to dobrze, czy to się da. W każdym razie, mamy tu prąd. Super. I mogą odwiedzać, tak? Wywiad. Poczekajcie, bo ja jeszcze nie do końca rozczaję, o co w tym chodzi. Narkotyki, towary luksusowe, wolna, nie wiem, wanna kontrabanda. Towary, narkotyki, alkohol, telefon komórkowy. Auto zabić przy okazji. Popyt. Narkotyki, jest duży popyt na narkotyki, tak? A, czy to oznacza, że mamy... Mamy tu jeden gang, który właściwie, no, gówno robi. Okej. Informatorzy. Oj, oj, co to jest? Co to jest? Co? Aha. Czyli igłę, trucizny też znaleziono. Wszystko tu przemycili. Właściciel to ten gnojek. Aha, no to ciebie też zamknę, kurwa. Czekajcie, ja sobie oddalę. Właściciel nie ma. Dobra, ty pan. Dobra. A igła. A, no, okej. 7 dni temu. No, spoko. Okej. Czyli pan. Pan amigo, który był łapówkarsko. Pytanie jest takie. Chciałbym go zrekrutować. No, ale nie mogę. Znaczy, bo nie umiem. Dobra, nie zostaniesz ukarzony. Karany. Jeżeli poddasz się mojej dobrej woli. Wysokie ryzyko, wszyscy ranni. Nie raz na karmić więzienia. Psycholog. Polityka więzienna. I tu możemy tak, o właśnie. Za zniszczenie. Izolatka na 12 godzin. Nie, w sumie tak 12 godzin w izolatce posiedzieć. To nie jest jakiś kara. No to z 24. Karamy surowo, nie ma to tam. Próba ucieczki. Kurde, no to gościu, izolatka na 80 godzin. Nie, dobra, przesadziłem. Na 40 godzin. Żeby tym pieprzyć. A tak na więźnia, to mi akurat leży, no ale niech będzie izolatka. 10 godzin. 15. 20 godzin. A tak na pracownika. To jest, kurde, 60, to zrobi 50 godzin. To atak na pracownika, nie tolerujemy. 50 godzin. Mhm, tak właśnie. Dokładnie tak. 50 godzin. Powodowanie poważnych obrażeń. No, tu będzie... 20 godzin, dobra, 20 godzin, 24 cały dzień w izolatce. Zużywanie środków odurzających, no to niech będzie, kurde, zamknięcie na 24, na cały dzień.
Na dwa dni. No dobra, dobra. Niech sobie chłopacy wezmą, co? Posiadanie broni, ziomki. Posiadanie broni oznacza 20 cały dzień. Cały dzień? 50 godzin. 30. 30 godzin. 30 godzin. Posiadanie narzędzi. No to takie. Takie 24 godziny. Posiadanie narkotyków to już więcej niż zażywanie środków. Więc tu będzie zamknięcie. No nie, więcej. Nie, w sumie to samo. Tu powinno być też zamknięcie. 24. Dobra, nie. Tu mamy kryterium zwolnienia rynkowego. Różnorodność posiłków. Niska. Ileś posiłków? Nic. Co tam? Średnia. Nic. Walcie się na morze. Posiadanie towarów luksusowych. Izolat. Chyba to nie dodałem. Posiadanie towarów luksusowych. Co to było towary luksusowe? Aha, to były no, te, dobra. No to jest dodatka 12 godzin. 12? 24. No i właśnie to nam odblokowała polityka więzienna. Właśnie to nam odblokowała. Harmonogram, polityka jest zajebiście. Dotacje, okej. Okay. Program. Finanse i wycena. Potrzebne potrzeby. Psycholog. No, przydałyby się potrzeby. Wyodpuśćmy sobie tego. Prawnik. Okej, prawnika można zrobić z poziomu paska. Narzędzie personel. Okej. Okay. No to spoko w każdym razie. Co jest? Aha, dobra. Ale to nie. Stop. To panowie. Panowie, kurwa. Ty tu czekaj i ja ci przydzielę cię. Panie. Tu właśnie jeden. Tak ma być. Kontrolę? Kurde, bo tam w przepraszam, że taki cicho teraz jestem. Bo tu będą na pewno, czuję, że oni tu będą. Kurde, jakieś dawać te. A to tak być nie może. Okej, okay, tu jakiś wychodzi. Pyk, pyk, pyk. Ja mam nadzieję, że tu się nic nie stanie. Zagrożenie i rośnie. Zgłasza poważne. Dobra. No kurde, musimy im dać. Weźmy te potrzeby. Czy co to tam jelo jest. Ilość posiłków weźmy wysoka, jakość wysoka. Różnorodność. Będziemy dostawać trochę mniej hajsu. No ale więźniowie niech mają, niech żrą. No dobra. Zaoszczędzi się myślę na czymś innym. Tak w ogóle, to nie wiem ile już nagrywam. Nieważne. Chcę sobie pograć. Co jest? Ej, synek. Co to ma być? Co to było? Nożyce pewnie jakieś czy coś. Możemy tu jakoś dopływać do karteli, do wszystkiego w ogóle. Dajmy im tu wolny czas, a tu ci będą mieli jeden wolny czas.
Tu możecie się wszyscy spotykać, ale no nie radzę coś wyciągać, możecie sobie gadać i wszystko. No ale... ale nie radzę jakoś przeszkadzać. Weźmy sobie prawnika przy... O, 5000 za niego. To byśmy musieli trochę hajsu zbierać, a za lekarza 1000. No okej. No kurwa mać. Przeszukaj to. Co za głupie pało. Patrole. Kasi. Nie, dobra, źle zrobiłem. Poczekajcie chwilę. Patrole. Usuń to. Strażnicy to też. I chuj. O! Autozapis. Co wy chcecie? Rób ta, rób ta. To by się przydał strasznie, no ale dobra, robimy go. Gdzie jest brak dostępu? Aha, tu. To super. Weźmy obiekty i weźmy... Wyjdę personel. Tu wszystko ładnie. Oj, 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 oj. Co ty masz? Śrubokręt. Ujeju, jak świetnie. Na ile ty pójdziesz? Izolatki 30 godzin. A ty? No życzki. Nie no, wszyscy super. Wszyscy na izolatkę to 30, na 30 godzin. Problem taki, że nam się izolatki skończyły. No i to może być pewien problem. Ale, ale. Ale, ale ja sobie to ładnie zrobię. Ja nie zrobię. 1000 za metr kwadratowy, no to trochę nas nie stać. No rób to, rób to. Okej. Pan robotnik nam się zaciął. Czy a nie, odpoczywa, okej. Można już to do izolatki wpieprzyć. Okej, jestem bardzo ciekaw, jak ja mogę zrobić to, że ktoś by był moim informatorem. Co nie? Wywiad, no kurde, gangi, super. Potencjalny informator. Ty będziesz moim potencjalnym informatorem. Bo ty jest, zobacz. Tak się dzwonimy. No i zobacz. My nie damy radę. Aha, czyli tak się rekrutuje. No okej, no trwa to, że tak powiem, no.
cały czas się toczy. Mhm. Tak w ogóle, jakby ktoś się zastanawiał. Nie wiem, czy tego nie puszczę na samym początku. Choć chyba nie. No, dobra. Myślę, że pierwsze co... A poczekajcie chwilę jeszcze. Psycholog, ile on kosztuje? 500. Opieszczenie, polityka. No spoko, weźmy psychologa, pistów. Nie stać nas. Widzieliśmy. W każdym razie chciałem powiedzieć na sam koniec, bo już będziemy kończyć. Chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś obejrzy to, to super. Mam drugi kanał, który jest pierwszym linkiem na samym dole. I tam możecie zaglądać. No, możecie zaglądać, przepraszam, zakupiłem się chwilę. Tam może... Oj, halo, zniknął. Możecie zaglądać sobie, albo nie, będzie pierwszym linkiem. Dobra, będzie. Możecie sobie zaglądać tam na tamten kanał mój. Zresztą też jest w polecanych. I kupuję nową kartę do mojej kamery, która będzie nagrywać. To było na słabej jakości. Mogę zrobić... czekajcie, 4 to będzie jakieś... Jakieś 8 razy lepszą jakość niż ta, co była. Według tego, co piszę, że 8 razy lepszą. No i nadal to mogę, znaczy zepsułem kartę, nie? Więc ona posłuży mi za coś innego, ja po prostu zapłacę 150 zł za jeszcze mega lepsiejszą po prostu kartę, która wymiocie po prostu cały system. Ta karta po prostu wygra, mówię wam. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Ten odcinek pewnie będzie krótki. No ale cóż, nie ma pieniędzy, nie ma co robić, nie przygotowałem się. Widzimy się już w kolejnych odcinkach. Cześć, na razie.